Brzeg w ramach 13 rundy Ford Germas Ekstraklasy. Angela Teasdale teraz w roli jedynki tej podstawowej rozgrywającej. No ale na razie trochę za wolno wszystko to rozgrywają zawodniczki z Bydgoszczy. Może celowo, aby upłynęło trochę sekund. Teraz przyspiesza zdecydowanie Teasdale. Kristen Morris świetnie to rozegrała. Teasdale przede wszystkim. Brawo za tę asystę. Przewinienie Sabiny Parus. Ale to jest dopiero trzeci faul Artego, więc myślę, że opłacało się w takim momencie sfaulować. Trener takie Ziemiński, było założenie. Trener Ziemiński mówi do Sabiny Parus na jej pytanie. Jeszcze raz powiedział tak, jeszcze raz. No proszę. I w ten sposób osiągnęła swój cel Sabina Parus, nagrodzona brawami. Przez sztab trenerski Artego. Ale nie tylko, także przez Monikę Ziborę, Lori Krisman, Natalię Mrozińską i młodsze koleżanki, które dzisiaj są w składzie bydgoskiej ekipy. 48 do 35, a więc 40 do 17. Ten trudny moment, gdy Artego przegrywało 8 do 18, bydgoszczanki wygrały 40 do 17 i tyle prowadzą po dwóch kwartach, 48 do 35. My już przenosimy się do naszego reportera Krzysztofa Kuziemskiego. A obok mnie Agnieszka Szot. Pani Agnieszko, trudne spotkanie z Odrą. Przeciwniczki w pierwszej kwarcie bardzo dobrze dysponowane, przede wszystkim rzutowo. Trochę to się zmieniło w drugich 10 minutach, ale trzeba cały czas uważnie grać. Myślę, że podeszliśmy troszeczkę mniej skoncentrowane. Trener nas ostrzegał, że po tak ciężkim meczu i wygranym, żebyśmy nie lekceważyły przeciwnika. Oczywiście nie lekceważyłyśmy, ale gdzieś tam w podświadomości było, że Odra jednak jest ostatnim zespołem. No ale myślę, że w tej drugiej kwarcie przede wszystkim skoncentrowałyśmy się na obronie. I z tej dobrej obrony wyszło kilka bardzo fajnych kontr i tym między innymi walczyliśmy sobie taką przewagę. Co trzeba jeszcze teraz szybko zrobić, żeby w tych dwóch kwartach odskoczyć jeszcze więcej? No zawsze wszystko zaczyna się od obrony, więc myślę, jaka będzie obrona, taki atak. Także musimy wyjść skoncentrowane, twardo grać w obronie. Z tego znów pójdą fajne kontry i mam nadzieję, że wywalczymy tak dużą przewagę, że będą mogły wejść jeszcze dziewczyny, które oczywiście mniej grają w sezonie. Bardzo dziękuję, dziękuję serdecznie. Tyle Agnieszka Szot, a my do hali Chemika wrócimy po przerwie. Trener zespołu jest Adam Ziemiński. A z numerem 102 występuje fantastyczna bydgoska publiczność, która teraz nagrodzi dziewczyny prawami! Cztery. 8 do 35. Prowadzenie Artego Bydgoszcz nad Odrą Brzeg w meczu 13 rundy Ford Germas Ekstraklasy. W meczu kończącym pierwszą część sezonu. Teraz już będą koszykarki rozgrywały mecze rewanżowe. Choć przypomnijmy, Artego w czwartek rozegrało awansem mecz z 16 rundy zaplanowanej na 22 grudnia tu we własnej hali, wygrywając po dogrywce z Energią Toruń 91 do 90. Dziś do Bydgoszczy przyjechała drużyna, która w tabeli sezonu zasadniczego zajmuje 11 miejsce, mając na swoim koncie 2 zwycięstwa i 9 porażek. Jedno z tych zwycięstw odniesione niedawno w ostatniej rundzie w Łodzi z tamtejszym ŁKS-em 1 grudnia. Dokładnie zwycięstwo Odry 64 do 52, a wcześniej Odra wygrała na inaugurację tegorocznych rozgrywek 6 października w swoim pierwszym meczu z Uteksem Rowem Rybnik 73 do 70. Artego, przypomnijmy, ma na swoim koncie 3 zwycięstwa z rzędu. 2 grudnia z Energią Toruń, o tym mówiłem wcześniej, 20 listopada z Super Pol Tęczą Leszno 86-72 i na wyjeździe w Rybniku 13 listopada 67-65. No, będą mogły mieć taki prawie miesiąc bez porażki koszykarki Artego, a kto wie, czy 11 grudnia tutaj nie pokuszą się o zwycięstwo w meczu z Wisłą Kampak. Rozpoczęła się trzecia kwarta. Pani Raymond, Angela Teasdale, Kristen Morris, Natalia Mrozińska oraz Agnieszka Szot. A sfaulowana przy tym wejściu Stefani Raymond.
Marta Żyłczyńska, przewinienie. Oprócz niej jeszcze Magdalena Gawrońska, Justyna Daniel, Monik Aleksander i Ksenia Stewart. Powiedziałeś o Marcie Żyłczyńskiej i Magdalenie Gawrońskiej. To są dwie koszykarki z Brzegu Dolnego, które już niedługo będą obchodziły urodziny. 29 to będą dla Marty Żyłczyńskiej 15 grudnia i 27 9 grudnia, nieco wcześniej, dla Magdaleny Gawrońskiej. No i jeśli Magdalena Gawrońska ma 1,68 m, a Angela Tisdale 1,70 m, to gdy będą obok siebie biegały obie te koszykarki, możecie Państwo zwrócić uwagę, że w którejś z tych rubryk nie do końca napisano prawdę. Gdyby Magdalenę Gawrońską mierzono w Stanach Zjednoczonych, może miałaby więcej. Może miałabym z 1,80 m. Angela Tisdale. Piłka ponownie dla Artego Bydgoszcz, to warte podkreślenia, bo co prawda nieskuteczna była w jednym z tych rzutów wolnych Stefanie Raymond, ale zbiórka w ataku też jest cennym zagraniem. Gawrońska z Monika Aleksander. Angela Tisdale, Justyna Daniel. No, popisała się dwoma celnymi rzutami za 3 punkty w pierwszej połowie. 4 sekundy, Marta Żyłczyńska. No, jeszcze jedno podanie i proszę bardzo, przekroczony czas 24 sekund. Rzucaj, rzucaj, krzyczy trener Vadim Czeczuro. Jakby bardzo bała się Monika Aleksander rzucać w kierunku kosza. No, powiedzmy sobie szczerze, to już Żyłczyńska powinna wykonać akcję rzutową. Nie szukać na siłę jeszcze koleżanki pod koszem. Jak nazywa się to zagranie? Koszyczek, popularny koszyczek, który powrócił. Ta właśnie, płaski. Właśnie. Agnieszka Szot. Uff, już myślałem, że wpadnie piłka. Przewinienie, to był Justyny Daniel. Trzypunktowy czy dwu zdaniem? Trzypunktowy, a więc 3 rzuty wolne wykona Agnieszka Szot. No można powiedzieć, że po części zadanie taktyczne wykonane. Agnieszka Szot. Jeśli jeszcze zdobędzie 3 punkty, to będzie to zadanie wykonane z nawiązką. 14,5 punktu na mecz zdobywa Agnieszka Szot. Coraz skuteczniejsza. W meczu wygranym z Dudą Leszno, tutaj we własnej hali, zdobyła 28 punktów. Tego ewalu, czyli takiego punktowania pozytywnych i negatywnych zagrań, miała 32 punkty aż, więc naprawdę no, nie bez przyczyny powtarzamy, że to jest trzeci w karierze Agnieszki Szot sezon co do jakości tego sezonu, a przecież ona wraca po przerwie macierzyńskiej. Przewinienie Natalii Mrozińskiej. Na Monik Aleksander. Za linii końcowej. 14 sekund będą miały jeszcze koszykarki z Brzegu Dolnego. No a warte podkreślenia jest też to, że Artego przez 1,5 minuty nie dało sobie rzucić punktów. No i za chwilę może być błąd 5 sekund na wyprowadzenie piłki. Ksenia Stewart za 3 punkty. Skutecznie po podaniu Magdaleny Gawrońskiej. Powiem tak, nie za ładny jest ten rzut Ksenii Stewart, ale skuteczny nie po raz pierwszy już dzisiaj. I 5. celny rzut oddany w tym spotkaniu. Obrona strefowa. Angela Tisdale za 3 punkty. Proszę bardzo. 14 punkt w dzisiejszym spotkaniu. I ona ma 100% skuteczność w rzutach za 3. Drugi rzut oddany, drugi celny. Warto zwrócić uwagę na to, jak ona zachowuje się w obronie. No teraz trudne zadanie, ale wróciły do swoich ustawień obronnych koszykarki Artego. Natalia Mrozińska mimo różnicy wzrostu. Przede wszystkim siły i masy wygrała z Monika Aleksander. Kolejna czysta pozycja do rzutu za 3 punkty. Częściej wpada piłka do tego prawego kosza, mam wrażenie, w rzutach dystansowych. W pierwszej połowie koszykarką Odry Brzeg, a teraz koszykarką Martego. 58-38. No i Bydgoszczanki 10-3. Takie mają otwarcie znakomite w tej trzeciej kwarcie. A ja mam wrażenie, że Stefani Raymond to zupełnie inna zawodniczka niż na początku tego sezonu. Szczególnie w sytuacji, kiedy nie ma takiego obciążenia na rozegraniu, kiedy Tisdale jej pomoże w obronie. No też ma tej odpowiedzialności na sobie nieco mniej, może przez to łatwiej jej się gra. Posłuchajmy, co
do powiedzenia mają trenerzy. Kurs na pani. Tutaj jak będzie przerzut, podbiegnie Zim. Tu, bo, stąd, no, a nie paski. Stay here, stay here, hands. Go here, you stay here, hands. A dwie to miały hands. I tutaj. Przede wszystkim z Angelą Tisdale właśnie. Nie ma zawodniczki w jego talii, która mogłaby skutecznie pokryć i ograniczyć poczynania Angeli Tisdale. Zmieniła styl gry Artego. Warto podkreślić ten wskaźnik, o którym ty mówiłeś, zdobywanych punktów, plus 14 w momencie, kiedy była Angela Tisdale dla Artego. No to była fantastyczna seria w drugiej kwarcie, szczególnie pod koniec pierwszej, także Żyłczyńska krzyczał rebound, czyli zbiórka, trener Wadim Czeczuro, a proszę, Monika Aleksander co prawda z piłką w rękach, ale odebrała tę piłkę jej Agnieszka Szot. Angela Tisdale tym razem nieskuteczna i dobrze pod koszem zastawiała tym razem Marta Żyłczyńska. Mogła Ksenia Stewart zebrać piłkę. Kristen Morris bardzo dobrze zastawiona. No to się musiało tak skończyć, jeśli po obrocie przodem do kosza przed sobą Monika Aleksander miała Stephanie Raymond. Nie opuściła piłki, tylko i wyłącznie faulować mogła Stephanie Raymond. Pierwszy celny, Monik Aleksander z linii rzutów wolnych. No tak patrzę na jej skuteczność rzutów wolnych, to jest 45% w rozegranych do tej pory 6 meczach, a więc wskaźnik niezbyt imponujący. Ale widać, że ta zawodniczka nie kwapi się do zdobywania punktów, ona ma inne zadania na boisku. No na przykład w meczu w Łodzi zebrała 14 piłek, brawo za to dla Kristen Morris. Dla całej piątki Artego. Bardzo zespołowa akcja, bez kozła. Widać, że w momencie, gdy Natalia Mrozińska wyciąga spod kosza Monika Aleksander, tam się robi właśnie miejsce dla Kristen Morris i tam nie ma już kto przeciwko niej bronić. Kolejny przechwyt Angeli Tisdale. Wow. 21 punktów przewagi. Stephanie Raymond siada na ławce. W jej miejsce Sabina Parus. No, może zobaczymy dzisiaj na boisku Darię Rudzińską. Może ona ma cały czas gdzieś tam zachowaną tę skuteczność w rzutach trzypunktowych z meczu juniorskiego. Kristen Morris, 1-1 i zbiórka Monika Aleksander. Przewinienie Kristen Morris. Natalii Mrozińskiej pokazują sędziowie. Razem walczyły o piłkę z Kristen Morris. Próbowały zabrać Aleksander, ale faulowała Natalia. I to jej trzecie przewinienie, a jeszcze 16 minut do końca tego spotkania. Ksenia Stewart. Żyłczyńska, no nie spojrzała tam w ostatniej chwili. Agnieszka Szot, stąd łatwe punkty Justyny Daniel. Dobre pójście za plecy Justyny Daniel, wykorzystała to i zdobyła 2 punkty. Morris troszkę na siłę do Sabiny Parus. Rozbijają tę strefę przez środek koszykarki Artego, ale to już kolejna akcja, gdy rzut ze środka nieskuteczny. Dwukrotnie Kristen Morris pomyliła się. O, to się musiało tak skończyć. Jeśli próbuje Kristen Morris wyprzedzić Monika Aleksander od podania ją przykryć i tę rywalizację przegra, no to wtedy już ma otwartą drogę do kosza środkowa Audrey Brzeg, bo nie pomaga tam nikt Kristen Morris. Tak, to była kontynuacja jeszcze ataku szybkiego. Aleksander bardzo dobrze pobiegła do kontry. Kristen Morris nie zdążyła odciąć podanie i punkty. O czas poprosił trener Adam Zimiński, niezadowolony z gry swoich zawodniczek.